Hej wszystkim, z tej strony ma na Waszych ekranach, kolejny odcinek ze Star Stable od zera, dlaczego Ty zeszłaś? Eee, tak, słuchajcie kochani, dziś chciałabym zrobić zadanie, które jest zatytułowane, już Wam mówię, uwaga, uwaga, niezwykle cenny dokument i jest ono na farmie Jarlsona u Dorith. Także co, ja szybciutko tam się teleportuję, to znaczy dla was się teleportuję, a ja będę musiała tam niestety dojechać na piechotę. W ogóle bardzo mi się podoba ta opcja, że teraz można ściągnąć sobie te kapelusze. To jest naprawdę fajne, że nie trzeba w nich jeździć. No naprawdę, fajny to jest. Fajny, fajny taki dodatek. Serio. Bardzo mi się to podoba. No, także dobra, widzimy się, myślę, już na miejscu. Okej, okay, kochani, jesteśmy już u Dorit i bierzemy sobie zadanko. O, eee, nie, 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 niezwykle cenny dokument. Chcesz się dowiedzieć, jak można przedostać się przez Góry Szarej Rosy? Jak pewnie zdążyłaś się zorientować, skoro jest to miejsce taj... Skoro jest to tajemne przejście, to informacje o nim są tajemnicą. Rodzina Goldspur wie, gdzie znajduje się droga, a moja rodzina wie, jak przedostać się przez wszystkie niebezpieczeństwa strzegące urodzajne hrabstwa przed wrogami. Rozumiem, że ważne jest dla Ciebie, aby dostać się do Epony, dlatego pomogę Ci jak tylko będę mogła. Informacje, których potrzebujesz są zapisane w szybsze, szybsze? <laughs> Jarlsona w starym dokumencie, który był przekazywany przez generację, a którego pozbyliśmy się jakiś czas temu. Nie, musimy na, nie musisz wyglądać na tak zmartwioną, jest w dobrych rękach, więc wszystko w porządku. Oznacza to jednak, że nie mogę Ci dać tego dokumentu, musisz porozmawiać z Jill Goldspur. Jak widzisz, oddaliśmy ten dokument razem z masą innych starych rzeczy do Jarleim. Nie mieliśmy czasu, aby zająć się wszystkimi starymi antykami. Byliśmy, baliśmy się także, że zniszczą się one u nas, dlatego oddaliśmy je miastu. Oznacza to, że wykształceni eksperci i najlepsi naukowcy Jorvik zajmują się nimi. Wiem, że szyfr Jarlsona znajduje się w piwnicy Ratusza, gdzie magazynowany jest w specjalnym pokoju o odpowiedniej temperaturze oraz wilgotności powietrza. Jest on bardzo cenny, ale jestem pewna, że Jill pożyczy ci go. Tak dużo zrobiłaś dla Jarleim. Pozdraw Jill ode mnie i wróć, kiedy będziesz miała szyr szyfr Jarlsona. Okej. Okay. <grytko> Dobra, spokojnie. No to co, szybciutko sobie tam pojedziemy. Zastanawiasz się, czy możesz pożyczyć dokument z biblioteki Ratusza? Zazwyczaj tego nie robimy, ale może zrobimy dla Ciebie wyjątek. O jakim dokumencie mówisz? Szyfr Jarlsona? Jeden z najstarszych nieodkrytych szyfru, szyfrów rodziny Jarlson. Czy wiesz, że mówisz o jednym z najbardziej wartościowych historycznych dokumentów należących do miasta? Nie mam mowy. No ale ej, pomagałam ci! <grym> nie, 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 to to. Przykro Milowisa, ale historycznymi dokumentami, jak ten, muszą zajmować się wykwalifikowani eksperci. Jeśli ty chciałabyś go wziąć, byłoby to bardzo bezmyślne. Może mój niekompetentny brat będzie mógł ci jakoś pomóc, ale niestety zniknął gdzieś. Typowe. Dałam mu do, do podpisania ważny dokument, który powinnam otrzymać z powrotem wczoraj rano. Jeśli teraz go zobaczysz, powiedz mu, że ma się z tym pospieszyć. Powiem mu, jak mi dasz, yy, jak mi dasz tamten dokument, o który prosiłam. <laughs> A może on ma ten dokument? Ciekawe, czy w ogóle dzisiaj uda mi się odblokować tą eponę, jak myślicie? Hmm, ciekawe. Dobra, dawaj, Jack. Hej, Joszki piękna, widziałaś Jill? Próbuję jej unikać jak ognia. Jak zwykle kazała mi pracować. Słyszałaś takie rzeczy? Chcę, żebym wypełnił wszystkie te dokumenty. Spójrz tylko na nie. Ups. Okej, okay, tak. Ups, wszystkie ważne dokumenty przeminęły z wiatrem. Tak bardzo mi przykro. Nie mamy w takim układzie nic do zrobienia. Idealnie! Pogram trochę na konsoli. Pogramy trochę na konsoli. Chcesz dostać się do starej biblioteki? Niby po co? Nie ma tam nic fajnego. Masa starych książek i papieru. Musisz się dostać, ale Giel ci nie pozwala? Okej, okay, oczywiście, że ci pomogę, dziewczyno, ale ty najpierw musisz pomóc mnie, okej? Okay? Umowa stoi? Typowo. Wszystkie te papiery. Jill będzie mm, bardzo zła, jeśli ich nie podpiszę. Możesz mi pomóc? Please, please. Przysięgam, że jeśli to zrobisz, wpuszczę cię do biblioteki. Pomożesz mi? Mega. Proszę, to mój nowy długopis. Jest Ewicki. Haha. Haha. Ha. Ok. Muszę zejść z konia. W porządku. Co to był za dźwięk? Aha, okej, okay, to jest długopis z jakąś trąbką? Co? Jak to możliwe? Jak on pierdzi w ogóle? Nie chcę tego podpisywać, to nie było śmieszne. Kilka godzin później. Okej, okay, a tu noc. No. O, rany, dobrze, że oni w ten sposób to zrobili. Co? Jesteś już gotowa? Dobry długopis? Ha, ha. Tak więc, jest jeszcze jedna rzecz, z którą mogłabyś mi pomóc, bliska? Super, jak pewnie rozumiem, wszyscy mieszkańcy, którzy żyją w i mają jakieś prośby. Jestem zmuszony ich wysłuchać. Najmniej jak tylko mogę. Nie najmniej jak tylko mogę? Okej, okay, ale obiecałem ostatnio Jill, że spotkam się z mieszkańcami twarzą w twarz. Wygląda na to, że jest to dobre dla mojego wizerunku, jeśli gdzieś się pojawię. Kto nie byłby zadowolony ze spotkania z takiego kolesia jak ja? Ale nie mam teraz na to czasu. Jest tyle innych ważnych rzeczy do zrobienia. Burmistrzowskie, kumasz? Możesz to dla mnie zrobić? Możesz, please. Dzięki. Wróć później, a ja wpuszczę cię do biblioteki. Przysięgam. No, nie wiem, brzmi to e, tak jak ostatnio. Obiecał wtedy, że wpuści do biblioteki, a teraz, no cóż, no cóż. No, tak wiecie, tak sobie. Chce mi się to robić, ale dobra, niech będzie. E, utylizacja odpadów, kilka tygodni, przebiegł szczur. To mogłeś go złapać. Szczury są akurat super. Kiedyś było lepiej. Wszystko wróciłoby do normy. Ja też tak myślę. Że on się nie nadaje na burmistrza. Niech on idzie sobie grać w gry. Tomb Raider. <gry> Czy tu kogoś muszę się zapytać? Nie. Ich nikt nie pytał o zdanie. W porządku. E, dobra, tutaj nie. Tam nie. O, tam, 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 tam. Trzeba się cofnąć. O, szybko, szybko, szybko. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Tyle czasu zaj zajmuje dostanie się na górę. Hmm... Bardzo, bardzo dużo. Winda na jedno piętro, to super idealny pomysł. Dobra, tutaj, tam na pewno, ale czy z tą jędzą? A, z tą jędzą nie trzeba gadać. Dobra. No to dobrze, no to mamy jedną rzecz z głowy. Czy tutaj w ogóle z kimś trzeba pogadać? Na pewno. No, o, tutaj była jakaś dziewczynka, ale chyba nie. O, tutaj jest. Wywóz śmieci działa dobrze. Co będzie jadł mój kot. Aha, czyli tamten ma ogólnie problem. Czekajcie, bo coś mi się wydaje, że tam jeszcze dalej będę musiała jechać. Dobra, jedź. Ta pani weterynarz tu na dole chciała z nami gadać. O właśnie ona. I czy ktoś jeszcze? Podobno był tam kiedyś pożar. O! Dobra, a czyli to już wszyscy. Wow, myślałam, że będziemy musieli jeszcze jeździć gdzieś, wiecie, tutaj. Uu, ale dobra, spoko. Daliśmy radę. Ja myślałam, że od razu odblokuje mi się, wiecie, dostęp do tej epony, a tu proszę. Ajajajajaj. Dobra, gdzie ty jesteś? Gdzie? Gościu, gdzie ty jesteś? Losie, gdzie on jest? Aha, bo to ja z tą miałam pogadać. Ale czemu? Ej, ona się na mnie patrzy, zobaczcie. Ona mnie obserwuje. Nie rób tak! To dziwne jest. Ehm, czy wiem, gdzie jest Jack? Zniknął znowu gdzieś? Hmm. Ech, Jack jest trochę nieodpowiedzialny, jak wiesz. Nie sądzę, że chciał cię oszukać czy okłamać. Na pewno był znudzony, ale nieważne. Myślałam o tym, co powiedziałaś na temat biblioteki i tego, że nie mogę cię tam wpuścić, jednak postanowiłam Ci pomóc. Oto kopia szyfru Jarlsona, której potrzebowałaś. Weź ją ze sobą do Dorit. Jej, udało nam się! Uhu. Mamy ją! Pokażcie, jak ona wygląda. Tak. Stos, stos rzeczy, stos kartek. Ok, zobaczcie, jaka grafika była tam przed chwilą. Kto widział? Kto widział, pisze grafika w komentarzu. Masakra z tymi teksturami się strasznie wolno dogrywają dzisiaj. Ciekawe czemu? O, promy. <noise> w ogóle z nich nie korzystam. W ogóle absolutnie. Hmm, w kapeluszu czy bez kapelusza? Jak myślicie? W kapeluszu czy bez? Nie widać. Bez czy wy? A, góra Cię odwróciło. Okej, okay, mam to co chciałaś. I w sumie to co ja chciałam. Znalazłaś szyfry Jarlsona? Świetnie! Okej, okay, wybaczcie za małą przerwę. Lecimy z tym koksem. Dobra robota, ale teraz zaczyna się najcięższa część naszej przygody. Musimy odczytać szyfr Jarlsona. Niestety, instrukcja, jak złamać szyfr, została zgubiona, jednak myślę, że razem sobie poradzimy. Hmm, dokument ten jest zapisany szyfrem. To wszystko nie jest takie skomplikowane. Jestem dobra w matematyce, dlatego uda nam się to rozgryźć. Jednak potrzebuję Twojej pomocy. Twojej pomoc? Co dwie głowy to nie jedna. Pomożesz mi z małym liczeniem w głowie, a ja będę mogła skupić się na łamaniu szyfru. Gotowa do pracy? E, no okej. Okay. Jeżeli A to 3, B to 4 i C to 5, to ile będzie się równać D? No jedno. Jeżeli C to 40, B to 30, A to 20, to ile D będzie się równało? 50. No i właśnie, aha, bo to jest F. EFA B nie ma. Czyli to jest 6. E, słuchajcie, ostatnio kliknęłam, żeby tu było 24 i pokazało mi, że to jest źle, więc mam nadzieję, że teraz mi nie wiecie. O, je, no właśnie. No i jak? No przecież tam było co 6. Dobra, przeklikam to wszystko jeszcze raz. No, dawaj. Nie, nie to zadanie. Dobra, jeszcze raz. No tu jest 6, tu jest 50. No i teraz tak, A, B, C, D, E i F, to będzie o 3 więcej. To będzie 21. Właśnie, bo tam było. Bo tam było, wiecie, co druga litera alfabetu, nie co, co jedna, dlatego myślę, że udało mi się rozgryźć tę część kodu. Dzięki, nie ma problemu. Hm, myślę, że zaczynam rozumieć, jak, jak szyfr jest zbudowany, ale zajmij mi to jeszcze chwilkę. Dobra, czekajcie, bo ja tu wzięłam to zadanko tak niechcący, więc to musimy odrzucić, okej. Okay. <laughs> dziwne pytania do odczytania szyfru. Musimy rozszyfrować części, aby móc zrozumieć cały szyfr Jarlsona. Mam nadzieję, że moje pytania nie będą się wydawać dziwne, ale przysięgam, że bardzo mi pomogą. Ok. Ja, jeśli biały jest czarne, a ciepło jest zimne, to ciężkie jest lekkie. Dobrze, jeżeli, zobaczymy co dalej. Jeżeli 1 jest 3, 2 jest 4, to czym jest 1 plus 2? No 3 plus 4, nie? Dobrze, to siedem. Ok, kapelusz i ratusz, piłka i baryłka, kucharz i brukasz Jej! Wow, dobrze, następna część. Muszę tylko wydrukować, jak ostatni kawałek szyfru pasuje do całości. Wydukać. Jesteś gotowa? Wygląda na to. Wygląda to na skomplikowany kawałek kodu. Na pewno będziesz myślała, że moje pytanie nie mają sensu. To trochę niekonwencjonalna metoda łamania szyfru, ale jest naprawdę dobra. O matko. Delfin, krewetka, meduza, rekin? Okej. Okay. Banan, pomarańcza, jabłko, brzoskwinia. E, piłka, globus, bańka, słońce? Jej! Udało nam się, Napiszę ci odszyfrowaną wiadomość. Proszę bardzo, z tymi instrukcjami na pewno udać się bezpiecznie ominąć wszystkie pułapki na, na tajemnej ścieżce przez góry ro, cza, Szarej Rosy. Wiesz, gdzie ścieżka zaczyna się? Jeśli nie, rekomenduję Ci, abyś odwiedziła farmę Godspurów. Oni wiedzą, gdzie znajduje się droga. Jej! Oh, nie chcę zsiadać! Dobra, czekajcie, czy ja mam tam jechać zielonej kropki nie mam. Dobra, no to co? Ja myślę, że to by było na tyle, moi kochani. E, także mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał i że będziecie razem ze mną wytrwale tutaj dążyć do odblokowania tej epony, a tymczasem bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!